Pamiętam moje przygotowania do matury. Miałam bardzo dobre notatki prowadzone w czasie 4-letniego liceum, ale krótko przed maturą, w dwa tygodnie powtórzyłam większość zagadnień. Czułam się na tyle dobrze przygotowana, że z przykrością muszę to powiedzieć. Miałam ze wszystkich przedmiotów bardzo dobre noty i byłam zwolniona z części ustnej. Ja nie znam absolutnie żadnego przesądu związanego z maturą. Mnie się zdaje, że wszystko zadziała, w co maturzysta uwierzy. Jeśli uwierzy, że przyniesie ze sobą czerwoną chusteczkę, to go tak poniesie, że wszystko świetnie zda. Ja właściwie to mam poradę dla wszystkich, albo uwagę dla wszystkich, którzy będą zdawali maturę. Dla tych wszystkich, którzy potrafią dość, nauczyli się wystarczająco, to chciałabym im powiedzieć, żeby oddychali. Wszystko zapomną do licha, jak tam będą. A dla tych wszystkich, którzy przegapili ostatni czas i nie nauczyli się dość, to chcę powiedzieć, że jak się ma 18-19 lat, to jeszcze wszystko można posprzątać, poprawić, odwrócić, nawrócić, żeby się nie martwili, bo to nie jest wszystko na zawsze. Bardzo ważna jest systematyczność. Przykro mi szalenie, że akurat teraz muszę to powiedzieć. Dlatego mówię, że jeśli ktoś przegapił ostatni czas, to może być mu trudniej oddychać. O. Ściągi uważam, że są bezsensowne, ponieważ chcemy sprawdzić się z własną wiedzę. Myślę, że jako przygotowanie jest to fajny pomysł, tylko trzeba je zostawić w domu. Natomiast na pewno to bardzo kanalizuje pomysły na to, co jest najważniejsze, bo trzeba najważniejsze rzeczy zmieścić na małej kartce. Także myślę, że jest to taki sposób wesoły na naukę, jak ktoś ma taką potrzebę, ale oczywiście nie zabieramy tego. Bo teraz zresztą jest tak, że się ściągać już nie da i nikomu się to nie opłaca, bo matura jest po prostu egzaminem wstępnym na studia i nie ma nawet procedury, która pozwala uczniowi zwrócić uwagę, że on nie pracuje samodzielnie, tylko po prostu mu się przerywa egzamin.